Cześć moi drodzy. Dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ wyprowadzam się już od mojego kumpla. Sprawy potoczyły się trochę szybciej niż mogliście zaobserwować na poprzednich vlogach. Dostałem pracę, przy czym no, muszę się zrelokować w okolice Ipswich, więc czeka mnie no, dosyć długa droga. Właśnie wróciłem z dworca, kupiłem sobie bilet. Za niecałe, jest teraz chyba około godziny 14, pociąg mam o 15.50, na miejscu powinienem być około 19.30, skąd odbiera mnie mój szef. Jadę sobie do hoteliku typu Bed and Breakfast, zostanę tam prawdopodobnie przez najbliższe 2 tygodnie, dlatego że z różnych względów uznałem, że będzie to najkorzystniejsza opcja dla mnie. Chociażby z uwagi na to, że poszukiwania mieszkania w tym rejonie nie będą tak łatwe, jakby się wydawać mogło. Dlatego, że jest po prostu tam mało mieszkań w tej konkretnej mieścinie, ponieważ nie jadę do samego Ipswicha, a do miejscowości Stone Market. Czyli wieś ogólnie, tak? No nie ma tam za dużego wyboru. Na rynku mieszkań, domów przede wszystkim, bo to by mnie interesowało. A druga sprawa jest taka, że jednak mimo wszystko potrzebuję odrobinę grosza gdzieś tam odłożyć, odkuć się po tych 2 tygodniach pobytu tutaj finansowo i dopiero po tych 2 tygodniach mieszkania tam będę poszukiwał czegoś już do wynajęcia celem sprowadzenia tutaj mojej żony z dzieciakami, tak? Czyli już permanentna wyprowadzka z Polski. Jak już pewnie zauważyliście, mój kanał zmienił nazwę na Great Escape. Dlaczego Great Escape? No bo właśnie tak, wielka ucieczka przed tym całym absurdem, który dzieje się w Polsce. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? O pociągu Wam mówiłem, o zakwaterowaniu Wam mówiłem. Aha, pojawiają się jakieś kolejne komentarze dotyczące tego, czym się zajmuję. No, odsyłam do poprzednich filmów, ale po raz ostatni się powtórzę. Jestem automatykiem. Zajmuję się programowaniem głównie sterowników PLC, kontrolą systemów przemysłowych. Generalnie wszystkim, co jest związane z procesami wytwórczymi, przemysłem, robotyką również, tak, bo znam się również na programowaniu robotów przemysłowych. Jedyna rzecz, której nie tykam, bo jakoś do tej pory nie miałem takiej potrzeby, to obrabiarki CNC. Jeżeli ktoś jest tam zorientowany w temacie, to będzie wiedział, o czym mówię. Tak, pracę znalazłem w zawodzie. Będę pracował jako PLC programmer, łamany na Control System Engineer. No i będę się zajmował właśnie programowaniem sterowników PLC w firmie, która jest integratorem i uruchamia systemy przetwórstwa i przepompowywania różnego rodzaju materiałów, zarówno tych sypkich, płynnych, cieczy oleistych i innego różnego rodzaju rzeczy. No szczegółów nie mogę Wam zdradzać, bo gdzieś tam jestem już objęty pewną tajemnicą. Mogę, tak jak już Wam wspomniałem wcześniej, powiedzieć, że firma ma siedzibę w Stone Market. No i tyle. Za 2 godziny z hakiem rozpoczynam, prawie 3 godziny, rozpoczynam podróż, która będzie trwała kolejne 3 godziny. Na miejsce powinienem dotrzeć około 19.30. Postaram Wam się tego vloga jeszcze dzisiaj wrzucić, tak żebyście na bieżąco wiedzieli, co się u mnie dzieje. I jutro mam pierwszy dzień w pracy, jak możecie się domyślić. Ale o jakichś tam szczegółach dowiem się oczywiście dzisiaj, po tym jak odbierze mnie mój szef ze stacji. No i to tyle. Teraz zmykam coś jeszcze szybko zjeść przed podróżą. Postaram Wam się jeszcze wrzucić kilka jakichś filmików, urywków z drogi, jeżeli oczywiście będzie coś ciekawego. Obiecałem, że pokażę Wam Nottingham.
bardzo mi jest przykro. No niestety nie jestem w stanie się z tego wywiązać z uwagi na to, że to miasto już opuszczam, raczej chyba już tutaj nie wrócę, chyba że gdzieś tam w weekend podwiezienie do kumpla. Ale w kolejnej części, bo też pojawiają się prośby, żeby gdzieś tam porównać ceny, koszty życia i tak dalej. Tak, przygotuję dla Was taki odcinek. Tak jak mówię, jak już ogarnę trochę swoich spraw, to skupię się bardziej na tym, co może być tutaj dla Was bardziej istotne od mojego klepania i opowiadania ciągle co u mnie i co u mnie. To tyle. Ja zmykam zjeść. Wam życzę udanego niedzielnego popołudnia. I tyle. Do zobaczenia. Cześć.